Warsztat wytwórni Tarczyńskiego, w którym został wyprodukowany, przekazany do Muzeum Rower, mieścił się w Radomiu, przy dawnej ulicy Świeżej 10, obecnie Keles Krauza. Jednoślad został przekazany do muzeum dzięki uprzejmości Grzegorza Bońka z Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści. Rower był w fatalnym stanie, tak więc zastanawiałem się, żeby zostawić go w jak najlepszej formie oryginalnej, ale musiałem zdjąć powłokę lakierniczą, odnowić, wyczyścić. No kilka miesięcy ta praca trwała i myślę, że efekt jest zadowalający. Rower jest jeżdżący, można na nim jeździć. To kolejna perełka w kolekcji Radomskiego Muzeum. Rower został wyprodukowany w latach 30. ubiegłego wieku, a jego wyjątkowość polega na tym, że zachowały się oryginalne części i emblemat z napisem Radom i Tarczyński. Ma także widoczny numer seryjny. To jedyny znany nam męski rower wytwórni Tarczyńskiego, no i stanowi niewątpliwie perełkę, bo no jest niepowtarzalny. Jest jeszcze jeden rower Tarczyńskiego, ale wersja damska u naszych znajomych z zaprzyjaźnionego klubu. Jak przyznaje Łukasz Wykrota, kurator wystawy, na temat przekazanego roweru i samej wytwórni jest niewiele informacji, dlatego Muzeum Rowerów poszukuje wiadomości i pamiątek związanych z jednośladem i przedwojenną wytwórnią. Chcielibyśmy mieszkańców Radomia nakłonić do takich poszukiwań historii. Być może ktoś słyszał coś więcej o tej wytwórni, być może ktoś w jakiś sposób był związany, nie wiem, może rodzinnie i zechce nam pomóc. W Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu można oglądać ponad 60 rowerów i kilkaset innych pamiątek, m.in. fotografie, dyplomy czy puchary. Muzeum Polskich Rowerów czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 17.